14 kandydatek do korony Miss Polonia Mazur Wschodnich 2012 spotkało się dziś z prezydentem Ełku Tomaszem Andrukiewiczem. W sali konferencyjnej ełckiego ratusza prezydent pytał dziewczęta o samopoczucie przed sobotnią galą finałową. Były m.in. wspólne zdjęcia i wręczenie upominków. Każda z kandydatek powiedziała prezydentowi, który będzie jednym z jurorów w konkursie, kilka słów o sobie. Jak przyznaje włodarz, przy ocenie kandydatek będzie brał pod uwagę nie tylko urodę. W czasie dzisiejszego spotkania panie przedstawiły się, powiedziały, co robią. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Na pewno będę kierował się kilkoma elementami. Wiadomo, że jest to konkurs piękności i na pewno uroda ma ogromne znaczenie, ale bardzo ważne jest również to, w jaki sposób dziewczyny podchodzą do życia, co chcą robić, jakie mają pasje, talenty, zainteresowania. I mam nadzieję, że zaskoczą nas czymś w czasie finału. Bardzo cieszę się, że miałem możliwość poznać te piękne panie. Co więcej, panie, które cały czas kontynuują naukę, kształcą się, mają wspaniałe pasje, talenty i zainteresowania. Gala finałowa Miss Polonia Mazur Wschodnich 2012 w najbliższą sobotę w Ełckim Centrum Kultury. Początek o godzinie 19:00.